Siema w kolejnym odcinku. Dzisiaj siejemy pole największe moje, czyli to duże, rzepakę. No, ale nie sieje sam, przede mną widać masę i tam kręci. Więc nie będę sam siał. Tylko siejemy na dwa siewniki, na dwa Amazony. Więc fajnie co idzie. Tylko się sobie zresetuję w razie czego licznik. No i jak mi się znudzi sianie Newfoundlandem, to sobie przeskoczę na Maseja. Tylko sobie oczywiście kurs podmienię. Znaczy kurs. Nieważne. No i Newfoundlandzie włączy się kurs Playa, a tamtym będę sobie sam jeździł. O to chodzi. Dobra, pójdzie sobie to jabłka. Kurde, znowu odcinek zacząłem i znowu jem jabłko, no. Wiem, czego nie ogarnąłem. Dobra, już naprawiam ten błąd i szybko to ogarnę. Więc ktoś, kto nie lubi grać nie lubi oglądać nierealnych gier, to niech teraz zamknie oczy. Przepraszam, że tak musiałem zrobić, ale... Ale sytuacja tego wymagała. Dobra, generuj pan ten kurs. Dobra, dwa stopy są w tym samym miejscu, więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby już wałowanie było. Od razu ciągnięte wałowanie. No bo czemu by nie? Bo po co mamy samo siebie, jak mogą być wałowanie? No i siejemy sobie tutaj Amazonem dalej. Masej widzę, że tam wykręca sobie w tym miejscu, więc ja go zaraz dogonię. No a wały to tam daleko, daleko. Wały mnie nie interesują. Bo wały zanim mnie nas dogonią, w sumie nie dogonią. Bo ja się na raz 30 metrów. W sumie to mogę w taki drugi ciągnik do wałów ogarnąć i na dwa wały. No i na dwa wywałowali tutaj, ale dobra. Ale zaraz będzie kolejne polesiane po tym. Muszę zobaczyć ile będzie siał mój masej. 40 minut? No to w całym odcinku powinniśmy ogarnąć te pole. Zasiać. I przy okazji sprawdzić ile te pole fizycznie ma hektarów. Masa już jest tam. Ja jestem tu, ale to nieważne. Ja go i tak dogonię, nie bójcie się. Bo gdzieś na nawrocie kolejnym będzie tracił czas. No ja wiadomo, ja sobie nawracam trochę szybciej niż on. Bo ja nie muszę cofać. Czy no teraz cofałem, ale chodzi o to, że nie muszę robić tak jak on. Że on cofnie, potem skręci w prawo, potem cofnie i dopiero puści, a i to. Za dużo kombinowania. W teorii to ja bym mógł nawet w kółko nawracać. Ale po co? Może trochę do prawej, co? Bo zaraz wejdzie tak, że... Znaczy on tam lekką nakładkę będzie robił kurs tej. Na kolejnym kółku, ale chodzi o to, żeby jak jechał, to żeby zsiał, a nie... No tutaj widać, że ja genderem kosiłem. Tutaj od ostatniego odcinka, nie ostatni? To chyba ostatni był żniwa. Tutaj kosiłem, bo tutaj kosił New Holland z drugiej strony, jak pamiętacie. A z tej strony ja sobie genderem kosiłem. Zresztą to nawet widać. Po ilości kół. Bo koła od headera też robiły ślady. Nie do tego tyle śladów jest tutaj. Trochę dało tej pszenicy. Nie powiem, że nie. Bo chyba... A nie będę mówił ile, bo nie wiem. No, 680 ton. Nie wiem czemu, ale miałem w głowie 800, chciałem powiedzieć. A rzepaku 101 ton dał. Znaczy dało. 101 ton jest w losie, a ta jest już dawno zapełniona firma. Produkcyjna olej. No więc grubo, grubo. A teraz...
Teraz jak to będzie? Tu miał być rzepak? Nie pamiętam, jak to miał być. Nie, to nie ta mapa, sorry. Ale tutaj będzie rzepak. Na tych polach będzie rzepak, a tu gdzie był rzepak, to walnę sobie jakąś. Nie wiem w sumie co. Najbardziej by wypadało pszenicę walnąć, tak? Albo może jakiś owiec? Albo sorgo. Właśnie, sorgo co zasiali, bo dawno sorgo nie kosiłem. Oczywiście Ariona odblokujemy, żeby nie było. Bym sobie jechał dalej. Nie ma zatem tutaj kiedy? A, bo ten droga jest pewnie i to tak. Trochę bez sensu zrobione, ale dobra. Widzicie. Niby byłem taki kawał za Masajem, a i tak go dogoniłem. Gdyby teraz nie musiał iść tam do tego, do czego? Do Ariona, do mojego klasa Ariona, to już bym był za siewnikiem. Ale spokojnie, go zaraz dogoni, bo tam do zakrętu zaraz dojedzie i będzie cofał, a ja będę jechał prosto, więc sobie go dogoni, no spokojnie. No to się nie bójcie. Ja sobie radę dam. 8000 na koncie jest. Oczywiście siebie w deszczu, no bo czemu by nie? Bo czemu by nie? No zawsze to jakieś trochę coś innego. W ostatnim odcinku było wapno. Co było w ogóle w ostatnim odcinku? Wapno i co jeszcze? A wiecie, że ja nie pamiętam, co było w ostatnim odcinku? Coś jeszcze musiałem robić. A wapno jest przez słonecznik. Oleju pewnie robiłem. A czy coś jeszcze robiłem oprócz wapna? Nie wiem, nie pamiętam. Coś musiałem. A tutaj. Dobra, już wiem co robiłem. Tutaj orka była tego kawałka tutaj. Po kukurydzy te pole orają. Już pamiętam. O, ale tu jest góra, bo aż nie Holland stęka. A ma 430 koni. Ale Masaj daje sobie radę tam, z tego co widzę. Masaj sobie powoli ciągnie ten ciemnik. Co prawda Masaj ma tylko 10 koni więcej niż ten ciemnik wymaga, no ale. Ale nie miałem innego ciągnika. Właśnie, innego ciągnika. Już wiem, czego nie zrobiłem. O, właśnie tego nie zrobiłem. Nie puściłem cosplaya tu. Bo sobie w głowie pomyślałem o moim Arionie, że Arion jest silniejszy. Że Arion jest silniejszy, ale teraz sobie przypomniałem, że Arion przecież stoi na kontrakciku. No, wrzesień, sezon 11. No dobra, no i czekam, tak. Oho! Czyli jak się stoi w miejscu, a się w nich chodzi. Bez sensu. Mówię, co mi. Ale zobaczymy, gdzie jest Arionik. Arionik jest tutaj, więc. On tutaj ma wałowanie, a wałowanie. No, tu pisze mu, że niby za 2 godziny skończy. No, ale ja nie mam tyle czasu. Wiadomo, ja nagrywam ten odcinek i spierdzielam, tak? A, to teraz ten super, że to będzie w ogóle pole w dwóch teksturach robione. No ale dobra. Pole będzie dwóch teksturach. A nie, to w sumie się wyrówna, bo on tam. O, właśnie to mówię. No, zaraz złapie z ścierniska. A ja ciągnę cały czas tą teksturę ścierniska, dobra. Już jest zasiany. Więc trzeba przejechać na prawo. No, tak sobie pomyślałem, że pole będzie w dwóch teksturach, ale jednak nie będzie w dwóch teksturach, ponieważ iż gdyż. No, nie będzie w dwóch teksturach, no bo wały jedzie za mną, tak? Idzie za mną, no tam gdzie se wałowałem nas od razu pole. Więc, no, nie będzie dwóch tekstur. Będzie jedna ładna tekstura. A masę jak tam nawraca? Nie jeszcze. No i teraz elegancko te siewniki wyglądają. W sumie taki. Uj. Taki w sumie ciekawy kolor wybrałem sobie do Masaja.
Taki czerwono-pomarańczowy. Taki niestandardowy. Powiem, że nawet ładny ten Amazon. Dobra, nie będę go zatrzymywał, ale nawet ładny ten Amazon w tym malowaniu. Podoba mi się nawet. Widzisz to. Aria, niech masz tu przerąbane, bo to 2 godziny jeszcze będziesz na tym polu. Ale spokojnie, Arian sobie. Ja sobie zasieję wszystkie pola i. Znaczy, tu będzie sobie siał siewnik. Będzie sobie jeden pracownik siał i zaraz będzie wał puszczony za nim. Ale to chyba będzie powoli czas. Nie wiem. No bo mam w sumie dwa. Nie mam siewników, dobra, dwóch. Dobra, nieważne. A co robi Waltra? A Waltra stoi z przyczepami, dobra. A Masa stoi z beczką. No w sumie od biedy to Masaja bym zapił do wałów. I chyba tak będę musiał zrobić, że starego Masaja zapnę do wałów. I on będzie sobie wałował. No tam będzie sobie wajchował biegami, ale może pracownik sobie to jakoś lepiej ogarnie. Znaczy wiadomo, ja bym sobie ten bieg wrzucił i bym sobie jechał, ale wiadomo, co. 11 minuta, ty 11 minut kółko robiłem. Ale jajca ty. No dobra, ale zasiałem 3, 6 hektarów prawdopodobnie. Bo skoro ja mam 3,20, no to ten. No to wypadałoby, żeby masę miała też 3,20, tak? I tu jest prosty kąt zrobiony, czy. A, no tak sobie myślałem, że prosty kąt. Bo przecież w poprzednim. No, jak w pierwszym kółku był pierwszy kąt, no to, pierwszy kąt. No to jak w pierwszym kółku był prosty kąt, no to dziwne, jakby w drugim kółku nie było prostego kąta już, nie? No to zdarzały się i takie kursy, że pierwszy kółku miał na przykład tak o, że w sensie, że chodzi mi o to, że miał jakiś kąt prosty. A w drugim kółku już miał tak nie do końca kąt prosty i już miał skręcony. Dobra, ten tu będzie jeszcze miał dawałowania. Ale będzie przeważać na tym polu ta tekstura. W sumie na całym polu ta tekstura. Ona tu była, tylko. Nie masz. No, a, to będzie w kolejnym sezonie będzie tutaj wapnowanie. Więc trochę będzie tutaj co wapnować. No i dobra, w sumie zasieję tego Żyda, jak już jestem tu. Taki poprzeczek, co na 60 metrów wywaliliśmy. W sumie to mogłem na raz. No, ale nie pomyślałem. W sumie to mogłem jedno kółko ustawić, żeby było dookoła. I paskami wtedy już, nie? No bo jedno kółko by w zupełności wystarczyło. Tylko, że ja się bałem o to, że jak będą dwóch pracowników jeździć, no to, że oni się będą blokować na przykład o tą siatkę, tak? Bynajmniej w 19 tak było, że na tym jednym obrociu, że na tym jednym okrążeniu, to tak jak na dwa siewniki, no to tak ciężko było, bo ten z lewej, jak ma ten jeden lewy kurs, no to on zawsze wyjeżdżał poza pole i nawracał. No, a wiadomo, co jest poza polem. Poza polem są drzewa i inne różne przeszkody, więc zawsze. No, że w sumie. Ale zawsze starałem się dwa okrążenia dookoła pola zrobić. Żeby były dwa okrążenia ustawione. Czas na 0,5? No dobra. W sumie niech sobie leci, no. Bo w sumie tak miało być, żeby deszcz był. W sumie nawet nie wiedziałem. Znaczy, no może wiedziałem, że będzie deszcz, ale. Znaczy, patrzałem na te ikonki u góry, ale tak jakoś zapomniałem sobie o tym. Tylko tak sobie przewinąłem te 2 godziny, żeby mieć trochę kasy. Bo miałem dwa, chyba 2700. Przewinąłem 2 godziny i mam 8000 miałem. No, czyli, no, 5000 chyba zarobiłem. No, ale ja mam cztery panele słoneczne i jeden wiatrak, tak.
A teraz słońce jest dosyć duże, więc no bo wypadałoby, bo jest wrzesień. Znaczy, jeszcze jest wrzesień, więc jeszcze słońca jest dużo. Więc powiem, że w sumie nawet to jest fajne w tym farmingu. To jest nawet fajne, że to jest zależne od miesiąca jest, ile się zarabia tak naprawdę. No bo w 19 to miałeś panel słoneczny i tam miałeś odgórnie ustalone, tak? Że na godzinę dostałeś 500 zł na przykład, powiedzmy. No to dniówka tam wychodziła 15 tysięcy. Że cały dzień minął, to 15 tysięcy się zarabiało ciągle i nie było zmiennych. A tutaj to jest nawet dobrze pomyślane. Bo to wszystko jest od początku, te wiatraki i panele. Ale to jest dobrze pomyślane. Że jak jest miesiąc, na przykład grudzień, no to wiadomo, że w grudniu nie zarobisz z paneli słonecznych tyle, ile przykładowo lipcu, tak? Po pierwsze jest dzień krótszy, po drugie jest inne nasłonecznienie, bo w grudniu to nawet chyba słońca nie ma. Zresztą w sumie zależy. Zależy jak trafić, bo teraz na przykład jest wrzesień i ja mam chmurkę i nie mam słońca, więc trochę mniej zarobię z paneli słonecznych. Bo jest zmienna aura. No i tak to można powiedzieć. A się aura, no. Dobra, tak trochę. Aura to bardziej pogodowa by była niż. W sumie zachmurzenie to też jest pogoda, jakby nie było, tak? Więc dobra, nie ważne. Ale chodzi o to, że jest to tak bardziej. O, kontrakt 27 został zrealizowany. Więc ja zaraz sobie tutaj dojadę do końca i przestawię sobie mojego klasika. Nie, Ario, niech ty będziesz dalej, jeżeli tu się nie był. Dla ciebie roboty nie zabraknie, o tak chciałem powiedzieć. Nie zostanie, tylko nie zabraknie, o tak. Masy niby 27 minut. No patrz, masę ja wyprzedzam. Ale tego wyprzedziłem tylko z tego względu, że. Tego nie się. Z tego względu, że on pod górkę jechał i on nie miał siły. Ale ja do mojego kompana przestawić. Wiem, że on jeszcze kontrakt nie skończył. Znaczy, pola nie skończył do końca, ale już wyskoczyło, że kontrakt jest zrealizowany, więc. Więc tam kolega nie musi się już tutaj męczyć na tych krótkich. Bo on tu by miał tu jeszcze dwa przejazdy i by wyskoczyło, że zakończył pracę. Ale ja ci kolego pomogę, nie bój się. No, zapis, dobra. Zapis, bardzo ważna rzecz. W sumie kontrakty lubię na kultywatorowanie robić. No bo ja ich nie robię, tylko pracownik sobie robi, ale to wiadomo, że w tym czasie gry, co ja sobie gram, no to on sobie tam jakieś w ciągu odcinka zdążę sobie zarobić te przykładowo 5 tysięcy, tak? A 5 tysięcy to mogę wydać na, no powiedzmy chociaż na głupie paliwo, tak? Nie kółko, tylko zrobiłem sobie gładko i tyle. Bo ja nie chcę, żebym cały czas mi tracił na to nawracanie, na tym obrocie. Bo to nie są moje pola, więc. Dobra, tutaj trzeba dojść do poprzeczniak, a ten dopiero tam jest, dobra. Trzeba ten poprzeczniak tutaj dosiać kawałek i jechać na drugie pole. No, dwa kółka, 5 hektarów zasiane. Czemu by nie? 5 hektarów, a razem mamy zasiane pewnie 11. No nie, na ten jest zapalony, pojebało go. Ogromny. A nie, bo tu będzie mi pokazywać. A nie, dobra. A dobra, bo to mi pokazuje jako. Jako obsiany obszar, dobra. Ja myślę, że tu pokazuję jako ten. Bo na przykład wy 19 chyba jest tak, że jak się sieje z nawozem, no to liczy ci podwójnie, tak? To ci hektary podwójnie się, że nawieziony hektar i zasiany. Ja pierdolę. 20 minut odcinka jest, bez przesady.
No a poza tym jeszcze nie ma. Dobra, zaraz. Sobie posiedzę tu chwilę i. Zrobił 25-minutowy odcinek i tyle. A resztę sobie poza odcinkiem ogarnę się już. A poza tym. To ja mogę sobie GPS-a otworzyć. Otworzyć. Ja będę przed Masajem jeździł. O, ale może nie pod takim kątem, co? Tylko trzeba dobrze ścieżki będzie liczyć, żeby nie było jajec. Bo teraz czekaj, ja będę jechał jeden. Ten będę koło siebie jechał przejazd. Teraz będę jechał koło siebie, potem dwa muszę zostawić. Tak, bo musiałeś tak i nawrócić, dobra. Bo musiałeś w tą i z powrotem. To mógłbym sobie linię włączyć, to bym wiedział wtedy. No chodzi o to, że ja muszę jechać tędy i dopiero tam po tamtej stronie jechać. No czyli dwa w środku zostawić się. No co tu będzie dalej siał? A jak to wysieje? No to skończę odcinek. A w kolejnym odcinku to nie wiem. Nie wiem, co będę robił w kolejnym odcinku, bo to będzie już październik. Chyba, żebym sobie przeciągnął czas do listopada. Chyba tak zrobię, że przeciągnę sobie czas do listopada. W listopadzie będę zbierał soję. No i będę sprzedawał sobie przy okazji moją pszenicę, tak? A w listopadzie powinna być cena oleju jakiegoś. No, tu będzie październik, taka w miarę cena. Sącznikowa, a rzepakowy kiedy jest? No, rzepakowy jest w listopadzie. A rzepakowego dosyć dużo mam, więc. Na październiku sobie sprzedam po prostu ten olej. Olej słonecznikowy, a rzepakowy sobie na listopadzie na odcinku sprzedam. No i właśnie, teraz pytanie, czy. Znaczy, ja wiem, że dobrze wjechałem, ale czy on to. On to na raz zagarnie, czy ja muszę się tak jednak troszeczkę bardziej do lewej przesunąć? Dobra, nikt na CSK nie zaprasza jeszcze. Ale widzę, że chyba zagarnie, więc. Nic, widzę, że zagarnie. Dobra, zagryna na styk w sumie, ale zagryna. No tak, też ja mam na tego, na maty na dole tego GPS-a, czy GPS-a, pokazanego liny. No ten tam 60, no tu nawet dosyć pieniędzy się zarobi na odcinku. Bo tam było 4000, a tu jest za 2. Nie ma niestety nowych kontraktów. Szkoda. Szkoda, że nie ma, no ale trudno. Ja muszę. Muszę trochę inaczej ten system sobie wjeżdżania. W sensie ja dobrze wjeżdżam, tylko ja muszę sobie to trochę bardziej ogarnąć ten wjazd, bo on mnie wtedy tak strasznie, jakby to powiedzieć, szarpie. No, można sobie powiedzieć, że szarpie, bo jak wjeżdżam, to tak go strasznie wariuje GPS, bo nie wie, czy jechać w prawo czy w lewo i tak przez dobre 10 metrów sobie od lewej do prawej jeździ. Więc albo do zera wyhamować i dopiero włączyć GPS, albo nie wiem. Gdzie jest mój kolega z wałami? A, tu nie, to jest mój silnik. Tu jest, dobra. On drugie kółko kończy, więc teraz będzie zaczynał paski robić. A do wałowania ma jeszcze godzinę 45, więc no, kurde. Masej ma niby 20 minut. Ale dobra, jak sobie w dzisiejszym odcinku nie powiesz, że Masajem, to nic się nie stanie.
O, i teraz to nawet dość płynnie wyszło. Teraz ten nawrót dosyć płynnie wyszedł. To mi się podobało. No i teraz z powrotem muszę wrócić tym przejazdem. No i potem tam gdzieś się przeciąć. Rozumie ta co chodzi. Tak w sumie do końca, tak? No. Aha. A, w poczekalni, dobra. Dobra, to sobie dojadę do końca i będę chyba szedł. Dobra, dojadę sobie do końca tego przejazdu, w sensie w tamtą stronę i będę szedł. No, bo będziemy akurat 28 minut, więc... Będzie akurat 28 minut, więc wystarczy na odcinek. A miniaturkę to ja sobie zrobię jutro. Akurat miniaturka trudna nie będzie do zrobienia, więc... Już mam nawet plan na tą miniaturkę, więc... Niech nie zapomnę, ale ja nie zapominam takich rzeczy, więc... Więc środa, czwartek zaliczony, teraz na piątek by się przydało first run ogarnąć, ale to się zobaczę kiedy. Może w środę sobie ogarnę. I to wystarczy tylko, że Bert powie słowo, że nie gra i już mam dzień na odcinek. I o to chodzi. Kontrakt jest zrobiony, odbierz. O, zasiew, to mnie nie interesuje. No i dobra. Raz i dwa przejazdy muszę opuścić, dobra. Ale to nie o to mi chodziło. Tylko ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć i papa. No, jakieś tam pieniążki się zarobiłem, bo tam było 4 coś tysięcy. 4300 chyba? 4300, a teraz było 2. Dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. Ja widzicie, że zapisuję grę i wychodzę z farminga, bo już mnie tam wołają na CS-a. Dobra. Na razie, papa. Do następnego. A ja sobie to kiedyś ogarnę sobie.